For anyone who has eyes to see, it must become clear that Putin's war will continue and that the EU's reaction has not brought the expected results. Despite the narcissistic, self-indulgent and self-congratulatory rhetoric of the European leaders, the sanctions have too many loopholes, and some of the West European governments are beginning to have second thoughts. They modify their position or quibble over technicalities. Każdy z nas, czynnych polityków, usłyszy kiedyś pytanie, co ty zrobiłeś, żeby powstrzymać Rosję? Co ty zrobiłeś, kiedy bestie mordowały Ukraińców? Kobiety, dzieci, starców. Naszym obowiązkiem, naszym prawnym obowiązkiem wynikającym z prawa międzynarodowego jest zrobić wszystko, żeby to zło powstrzymać jak najszybciej. De oorlog in Oekraïne dreigt in een continentale crisis te ontaarden. We hebben allemaal de laatste verschrikkelijke beelden gezien. Uit de hele geschiedenis blijkt dat de Russische militairen zich barbaars gedragen tegen de burgerbevolking. Moorden, verkrachten, plunderen, iedere oorlog weer. We moeten Oekraïne blijven steunen. Voor Europa is de les, op Rusland kunnen we niet rekenen. Maar de wrange realiteit is dat we de afgelopen 10 jaar alleen maar afhankelijker van Russisch gas zijn geworden. Het klimaatbeleid van dit parlement, jullie beleid, heeft Poetins staatskas gevuld om deze oorlog te voeren. W buczy do piwnic wchodzili tam, gdzie ukrywali się mieszkańcy. Wchodzili rosyjscy sołdacy, kazali rozbierać się ludziom, gwałcili kobiety, w bestialski sposób mordowali mężczyzn. W Irpieniu w bestialski sposób zamordowali dzieci. Mariupol zniszczony. Ludzie cierpią. Takie obrazy, które dzisiaj wywołują nasz szok, oburzenie. Nie wierzymy, że one się dzieją naprawdę. Nie, nie sme instrument na NATO. Nie sme NATO i trzeba da zaštitavamy wszelki ukraiński građanin.